komentarz ten, któremu ani razu podobna sytuacja się nie przydarzyła. Hej, cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na kanale Morele TV. W dzisiejszym filmie, jak sami zauważyliście, będziemy skupiali się na słuchawkach, ale na szczęście nie będziemy skupiali się na ich destrukcji i na tym, co mogło się im przydarzyć, a raczej będę chciał wam opowiedzieć troszeczkę więcej o tym, jak ustrzec się przed takimi sytuacjami, a zrobię to w prosty sposób, bo dzisiaj powiem wam, moi drodzy, dlaczego warto zainwestować już teraz w słuchawki bezprzewodowe i jaką przewagę mogą wam dać nad przewodowymi. Oczywiście poza tym, że po prostu nie będą miały kabla i możecie sobie swobodnie stać i chodzić po całym pokoju. No i bez tego też, że w sumie kabel nie zaplącze się w fotel. Powinienem też pominąć fragment o tym, że nigdy ich nie zrzucicie. W każdym razie, prywatnie jestem zwolennikiem bezprzewodowych słuchawek już od dłuższego czasu. I tak jak na moim kanale miałem przyjemność zrobić materiał, w którym mówiłem, dlaczego warto te 10, 20, 50 czy 150, to już zależy od was, złotych zainwestować w stojak na słuchawki, żeby dać im dłuższe życie lepszej pralki Tokalgon. Tak, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć troszeczkę więcej o technologiach przesyłania bezprzewodowego, jakie możecie znaleźć w słuchawkach, jak i samych możliwościach, z którymi możecie się spotkać w słuchawkach bezprzewodowych, które będą w zasadzie kosztowały podobnie do tych przewodowych, a będą miały dodatkowe, naprawdę ciekawe bajery. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani zakupem słuchawek bez kabla, zapraszam do tego materiału. I taki materiał uważam, że wypada rozpocząć od tego, że bezprzewodowość niejedno ma imię, ponieważ słuchawki bez kabla słuchawkom bez kabla zdecydowanie nie są równe. Ponieważ te najtańsze i takie słuchawki, które również możecie wykorzystać ze swoim telefonem, łączą się poprzez Bluetooth. Przykładem mogą być takie piękne uszkowe słuchawki od Razera, które posiadają tylko i wyłącznie możliwość połączenia się przez Bluetooth. Co jeżeli chodzi o granie mobilne, czy też podłączenie ich właśnie z telefonem, będzie wystarczające. Jeżeli jednak chodzi o wykorzystanie takich słuchawek z komputerem, to z laptopami bez żadnego problemu, bo w zasadzie każdy współczesny laptop ma teraz moduł Bluetooth. Nie każdy komputer stacjonarny taki moduł będzie miał. Plus dwa, pamiętajcie o jednej prostej rzeczy. Komputer sam w sobie już jest jedną metalową skrzynką na drodze waszego sygnału, co sprawia, że zakłócenia mogą się wkraść, a przede wszystkim to, co najbardziej boli w takich sytuacjach i w połączeniu Bluetooth, to opóźnienie. W przypadku starszych zestawów słuchawkowych to opóźnienie jest znacznie wyższe i odczuwalne nawet podczas oglądania zwykłego YouTube'a. Widzicie, że dźwięk leci, a usta się ruszają zupełnie inaczej. Tak w przypadku dynamicznych gier dobrze wiecie, że te milisekundy mogą mieć znaczenie i decydować o tym, czy żyjecie, czy może właśnie umieracie. Dlatego też jeżeli chodzi o słuchawki, które łączą się poprzez Bluetooth, to raczej nadają się one do grania mobilnego niż do stacjonarnego. Zasięg, jeżeli chodzi o bezprzewodowość tych słuchawek, będzie zdecydowanie najkrótszy. Minusem zestawów bazujących na Bluetooth jest również to, że zazwyczaj, jeżeli mają jakąkolwiek możliwość konfiguracji, to jest to na bazie mobilnej aplikacji, więc właśnie po sparowaniu z telefonem, czego nie będziecie w stanie zrobić, kiedy połączycie się z komputerem. Drugi rodzaj łączności bezprzewodowej to łączność z małym dongielkiem podpinanym na USB. Jest to łączność bazująca na sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz. Słuchawki takie będą się cechowały naprawdę niezłym zasięgiem i solidnymi możliwościami, bo oczywiście oprócz braku opóźnienia, o którym mówiłem wcześniej, doświadczymy tutaj tego, czym co chwileczkę przepychają się producenci. Jak na przykład Logitech, który wrzuca swoje słuchawki G Pro X w wersji Lightspeed. I Lightspeed jest ich technologią przesyłania bezprzewodowego, która zapewnia minimalne opóźnienia. Tak samo Razer ma swojego Hyperspeeda. I tak samo Corsair na przykład do swoich zestawów słuchawkowych dorzuca coś takiego jak Slipstream. Oczywiście nie do wszystkich, ale jeżeli na waszym pudełku pojawia się logotyp Slipstream, to jest to oznaczenie, że możecie sobie ułatwić troszeczkę życie, bo mając więcej niż jedno urządzenie bezprzewodowe od Corsaira, będziecie w stanie je sparować do jednego odbiornika. A to jest naprawdę wygodne, zwłaszcza w przypadku, kiedy tak jak mi, zawsze brakuje wam portów USB. Więc takie małe udogodnienia pojawiają się już właśnie w przypadku tych prostych zestawów słuchawkowych. No i trzecim krokiem w tym technologicznym wyliczaniu jest połączenie obu tych możliwości. I przykładem tutaj mogą być słuchawki od Logitecha, najtańsze bezprzewodowe słuchawki Logitecha, gamingowe trzeba zaznaczyć, Logitech G435, które mogą łączyć się poprzez Bluetooth, albo poprzez dołączony do zestawu mały odbiornik. Więc jedne słuchawki możecie mieć do grania na komputerze stacjonarnie, po czym po prostu przełączając na tryb Bluetooth podłączacie je do telefonu i idziecie w długą, nie przejmując się niczym, dalej mając ze sobą te same słuchawki. I to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Ma oczywiście kilka minusów, bo kiedy będziecie ładować te słuchawki, kiedy i przy komputerze, i nie przy komputerze będziecie ich używać, no to ładujemy tylko w trakcie spania, o ile będziecie pamiętać, żeby je podłączyć. Z drugiej strony to również nie jest szczyt możliwości technologicznych, ponieważ istnieją zestawy słuchawkowe, są też przez to dużo droższe, zestawy słuchawkowe, które potrafią symultanicznie, czyli jednoczasowo utrzymać połączenie Bluetooth i połączenie z odbiornikiem. I tutaj sięgam po propozycję od Steela, są to Arctisy Pro Wireless, które mogą być jednocześnie połączone poprzez stację z waszym komputerem, jak i w tym samym momencie mieć odpalony moduł Bluetooth i być połączone z waszym telefonem. Ba, ponadto w aplikacji możecie skonfigurować, że jeżeli przyjdzie połączenie telefoniczne,
to po prostu je odbierzecie, gra się troszeczkę wyciszy, ale nie będzie całkowicie wyłączony dźwięk z komputera, a wy będziecie mogli odebrać ten telefon bez żadnych kombinacji, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni w sumie, że słuchawka, wiecie, gdzieś tutaj tak, telefon pod słuchawkę i rozmawiam jednocześnie rozmawiając z kimś innym na Discordzie i grając w grę. Tutaj możemy uniknąć elementu telefonu przy głowie, a mieć po prostu założone słuchawki. I to jest mega wygodne. Ale za tym idzie też cena. Teraz, kiedy znamy już możliwości technologii przesyłania, które są wykorzystywane w słuchawkach bezprzewodowych, warto wspomnieć o jednej rzeczy, która mega często jest przemilczana i zupełnie nie brana pod uwagę. A jest to jakość dźwięku. I wiem, że zaraz zjawią się melomani, którzy stwierdzą, że nie, no słuchawki to tylko po kablu, a dźwięk najlepiej z winyla i to takiego, wiecie, podrapanego, tak żebym słyszał trzask, jak przeskakuje igła. Ale w dobie wszechobecnego streamingu i wygody chcemy mieć tę muzykę w dobrej jakości. Jak będę chciał się wczuć i przeżyć tego winyla i przeżyć gdzieś tam tę historię, to sobie odpalę winyla, ale jeżeli chcę posłuchać muzyki, to chcę posłuchać muzyki, a nie bawić się w przewracanie, trzaskanie i sprawdzanie, czy dobrze działa. Dlatego też tutaj chcę wam zwrócić uwagę na prostą rzecz. Słuchawki bezprzewodowe będą brzmiały tak samo w zasadzie u każdego. Jeżeli podłączymy je poprzez USB i to USB wysyła sygnał radiowy dalej do zestawu słuchawkowego i my dostajemy już przez wewnętrzny konwerter tych słuchawek, to taki sam konwerter ma inna osoba posiadająca takie same słuchawki. To brzmi złożenie, ale w każdym razie, jeżeli ja wam mówię, że mam Arctisy Pro Wireless i one brzmią tak, to ktoś inny, kto ma Arctisy Pro Wireless z drugiego końca świata może powiedzieć, tak, rzeczywiście tak brzmią. Ale jeżeli ktoś ma słuchawki podłączone na jacka, to ja podłączając je do taniego laptopa mogę powiedzieć, że są beznadziejne, a ktoś inny podłączając takie słuchawki do genialnego sprzętu może powiedzieć, że hej, one brzmią świetnie. I to stwarza pewną dysproporcję. W przypadku właśnie słuchawek bezprzewodowych, nawet jeżeli macie starszy sprzęt, nie musicie się martwić tą jakością dźwięku, bo ona będzie dobra, chciałem powiedzieć, ale ona będzie adekwatna do zestawu słuchawkowego, jaki macie. Idąc dalej, słuchawki bezprzewodowe bardzo często oferują nam pewne udogodnienia, które sprawiają, że jeszcze bardziej warto się nad nimi zastanowić. I zaczynając od takiej bardzo prostej technologii, która jest w sumie szalenie popularna, ale o tym się nie mówi. ANC. Active Noise Cancelling, czyli słuchawki posiadają dodatkowe zewnętrzne mikrofony, które wyłapują dźwięki z otoczenia i wysyłają wam kontrfale do uszu, żebyście tych dźwięków nie słyszeli, żeby je po prostu zniwelować. No wiecie, tu idzie dźwięk, to wy wysyłacie przeciwny dźwięk, te się spotykają, to się zeruje i ich nie słyszycie, tak w skrócie tłumacząc, jak to działa. Ta technologia również jest domeną słuchawek bezprzewodowych. Oczywiście bardziej sprawdza się, jeżeli poruszacie się wzdłuż ruchliwej ulicy i chcecie się pozbyć szumu samochodów, jednak jeżeli macie młodsze rodzeństwo i też nie chcecie słyszeć każdego ich szurnięcia, to z całą pewnością taka technologia powinna zwrócić waszą uwagę. Coś, co również mnie bardzo urzekło, jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe, to technologia haptyki wbudowana w słuchawki od Razera. Razer Nari Ultimate są to słuchawki, które mają dodatkowe silniki haptyczne, które współgrają wraz z basem. I znowu brzmi to bardzo naukowo, ale chodzi o to, że kiedy przychodzi jakiś większy bas, to wasze słuchawki razem z nim zaczynają wibrować. I jeżeli gracie w gierkę, w którą chcecie się naprawdę wciągnąć i poczuć tę imersję, jak to się ładnie mówi, to słuchawki z haptyką potrafią totalnie, ale totalnie chwycić was za fraki i wrzucić do świata gry. Niestety minusem tego rozwiązania jest to, że zdecydowanie szybciej jest zużywana bateria, ale czegoś się nie robi dla lepszych doznań. A przy baterii już będąc, warto wspomnieć kilka rzeczy, które są mega ważne w przypadku słuchawek bezprzewodowych. Pierwsza z nich to argument wszystkich przeciwników, że słuchawki bezprzewodowe są cięższe. I tak, i nie. Jeżeli chodzi o współczesną technologię, to różnica w masie jest w zasadzie znikoma, a bez żadnego problemu jesteście w stanie znaleźć słuchawki, które będą ultralekkie. I po raz kolejny sięgam tutaj na stół, gdzie czekają słuchawki G435 od Logitech. Są to słuchawki bezprzewodowe z podwójną łącznością i ważą 165 gramów. Niejedne słuchawki przewodowe, które miałem, były znacznie cięższe niż one. Przy baterii będąc, druga sprawa to to, że słuchawki bezprzewodowe trzeba ładować. I tak jest to mega ważna kwestia, którą trzeba cały czas mieć na uwadze. Słuchawki trzeba ładować, dlatego najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o mnie przynajmniej prywatnie, w przypadku słuchawek bezprzewodowych jest to, żeby można było je ładować i jednocześnie z nich korzystać. Wierzcie mi lub nie, na rynku są zestawy słuchawkowe, które w momencie, gdy się rozładują, muszą być odłożone i naładowane, ponieważ ich siła ładowania nie wystarcza do jednoczesnego napędzenia ich. Co za tym idzie? Takie słuchawki wcale nie są bezprzewodowe. Tracimy całkowicie aspekt bezprzewodowości i z naszych super wireless gaming headset robią się słuchawki, które trzeba podpiąć po kablu i to pewnie jeszcze krótszym niż normalnie, no bo to jest tylko kabel do ładowania. Więc uważnie sprawdzajcie, na co się decydujecie i szukajcie recenzji w internecie. W przypadku ładowania pojawiają się też pewne udogodnienia, o których chciałem wam powiedzieć. Pierwsze z nich to wspaniała rzecz, którą zaimplementował HyperX w swoich Cloudach Flightach S. Te słuchawki mają na jednym z boków moduł do ładowania bezprzewodowego. Więc jeżeli zaopatrzycie się od razu w ładowarkę indukcyjną, to bez żadnego problemu po prostu po skończonym graniu, odkładając je na tę ładowarkę,
macie w zasadzie gwarancję, że zawsze, kiedy po nie sięgniecie, one będą naładowane i gotowe do działania. I to jest moim zdaniem naprawdę bardzo fajny bajer, który pozwala Wam w pewien sposób mieć pewność, że te słuchawki będą naładowane, oczywiście o ile nie używacie ich za dużo i pamiętacie, żeby je odłożyć. Ale jest jeszcze jedna rzecz, z którą spotkałem się jak na razie tylko w przypadku Arctisów Pro Wireless, i która to sprawiła, mimo że uważam, że te słuchawki są niewygodne i nie mogę w nich wysiedzieć więcej niż 3 godziny, że to właśnie z nich korzystam na co dzień. No, na co dzień korzystam z głośników, ale jeżeli mam korzystać ze słuchawek, to właśnie po nie sięgam najczęściej. Jest to bardzo prosta rzecz, która mieści się w prawej naucznicy. Uwaga, moi drodzy, tak jest. Pod klapką znajdujemy tutaj baterię. Akumulator. W zestawie ze słuchawkami przychodzą do Was dwie baterie. A korzystając z dołączonej do zestawu stacji dokującej, mamy cały czas z boku miejsce na jedną z nich. Co za tym idzie, jeżeli stacja jest podłączona do komputera, a jest zawsze, żeby korzystać z tych słuchawek, to mamy w środku jedną baterię, no chyba, że jej tam nie włożycie. A dzięki temu, że ona jest podłączona do komputera, to będzie zawsze naładowana, więc w momencie, gdy Wasze słuchawki się rozładują, wystarczy wymienić baterię w słuchawkach, jedną chowamy do bazy, drugą wkładamy do słuchawek i tadam, gramy dalej, działamy. Całość zajmuje 5 sekund, a my mamy bezprzewodowe słuchawki przez cały czas. I to moim zdaniem jest totalny game changer, bo jeżeli ktoś mi powie, że nie, no słuchawki się rozładowują, trzeba ładować, tych nie trzeba. One są zawsze naładowane. Technologicznie pojawiają się tutaj też pewne ciekawostki, bo o ile na samym początku rozpoczynamy od tych bezodbiornikowych, bluetoothowych słuchawek, później wchodzimy w małe dongielki, trochę większe dongielki, przechodząc do stacji dokujących, na które można odwiesić słuchawki, które prawdopodobnie będą ładowały je od razu, kończąc na tych bardziej zaawansowanych, wieloportowych, które można śmiało nazwać interfejsami audio. I tutaj po raz kolejny sięgam do Arctisów Pro Wireless, gdzie ich stacja posiada z tyłu line in, line out, dodatkowe zasilanie, gdybyśmy ich nie podłączali do komputera, wejście i wyjście optyczne dla jeszcze lepszej jakości audio. Dodatkowo z poziomu tego panelu, bez instalowania żadnego softu, możemy kontrolować wszystkie ustawienia naszych słuchawek, zaczynając od oczywiście głośności, przez balanse, jak i ich czuwanie, czy jasność tego ekranu. A co jest jeszcze ciekawsze, to SteelSeries po raz kolejny rozbudowuje swój engine i pozwala na integrację tego ekranu z poszczególnymi apkami. I w ten sposób mój zestaw słuchawkowy w trakcie grania wyświetla mi informacje o obiektywach. Ja gram najczęściej w LoL'a i tutaj na przykład możecie zobaczyć, że w momencie, gdy zabijam smoka, pojawia się informacja, że tak, Drake został zabity, kto go zabił i jakiego to był typu. Plus później w trakcie gry ten ekran będzie mnie informował o tym, że na przykład smok odrodzi się za 30 sekund i warto się na niego przygotować. A w międzyczasie mogę też ustawić, żeby zamiast głośności pokazywał mi na przykład status mojego komputera. To też jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Widzę też, że możliwości wykorzystania tego ekranu, jak i synchronizacji przybyło, od kiedy ostatni raz sprawdzałem ustawienia tej aplikacji, więc jestem przekonany, że każdy z Was będzie w stanie dopasować coś do siebie. A może to być naprawdę bardzo fajne urozmaicenie, do, jak już powiedziałem, całkiem niezłych słuchawek. Tak więc, moi drodzy, jeżeli chcecie zażegnać sytuacje, które były na początku tego filmu, nie chcecie się martwić, że za chwileczkę Wam się kabel przetrze, albo te słuchawki po raz kolejny spadną na ziemię, bo kabel się zaplątał w fotel, albo po prostu zapomnieliście ich zdjąć przed wstaniem od komputera, to bezprzewodowość jest odpowiedzią na Wasze potrzeby. Dodatkowo właśnie ta swoboda poruszania się, to, że możecie mieć słuchawki na głowie założone raz i nawet często zdarza się, że iść pokój dwa albo i trzy pokoje dalej i również wciąż słuchać tej muzyki. Nie zdarzą Wam się też memowe sytuacje, jak w przypadku wielu streamerów League of Legends, że są godzinę w kolejce, żeby znalazło mi grę akurat w momencie, w którym odejdą od komputera. No jeżeli będą mieli słuchawki na głowie, bo będą bezprzewodowe, to po prostu usłyszą, że właśnie znalazło im mecz. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał troszeczkę Wam rozjaśnił spektrum słuchawek bezprzewodowych, czym się różnią i na co możecie liczyć, decydując się na którekolwiek z nich. Jedno zdanie podsumowania jeszcze ode mnie na sam koniec to to, żebyście zwrócili uwagę przede wszystkim na swoje własne potrzeby i to do nich dopasowali słuchawki bezprzewodowe, a nie kierowali się tym, że w internecie ktoś inny powiedział, że te są najlepsze, te są jeszcze lepsze, albo że te na Bluetootha będą fajniejsze niż te z odbiornikiem, bądź też odwrotnie. Skupcie się na dobrą sprawę, na tym, czego Wy będziecie potrzebowali i z czego korzystacie częściej. Jak na moje, omijajcie tylko te no-name'owe zestawy, jak i te, z których nie można korzystać podczas ładowania. Poza tym, wydaje mi się, że naprawdę nie można źle trafić, a z całą pewnością będziecie zadowoleni ze swobody, jaką daje Wam brak przewodu. A na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Zakładam moje uszka i lecę działać dalej. Miłego dnia, do zobaczenia, na razie i cześć.